W tej części o Austriackiej Szkole Ekonomii będzie mówił Paweł Gołąbek, który jest uczestnikiem pierwszej edycji kursu finansowego. Ale zanim Paweł Gołąbek będzie mówił o Austriackiej Szkole Ekonomii, jeszcze kilka słów księdza Rafała. Ksiądz Rafał jeszcze chciał coś powiedzieć. Moi drodzy, ja już dzisiaj mówiłem dostatecznie, więc tylko o trzech rzeczach. Pierwsza, zapraszam bardzo serdecznie. To jest zaproszenie na kończący się już, ale ciągle warto jednak do nas dołączyć. Tegoroczny cykl prowadzony w ramach Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców Talent Diecezji Tureckiej jest wśród nas koordynator tego duszpasterstwa, Wiesław Ruchomski, więc więcej pytań można też dowiedzieć się. Ja tylko tyle dodam, że po pierwsze, wiadomo, prawda? Program jest genialny, rewelacyjny, świetny, jak to u nas. Ponad 30 ośrodków w Polsce. Jesteśmy jednym z takich ośrodków. Tegoroczny program jest oparty na regule świętego Benedykta. Regule świętego Benedykta, który był i mnichem, i przełożonym, jak się okazuje, świetnym, jeżeli chodzi o popularny dzisiaj HR. Zapraszam każdą pierwszą środę miesiąca, godzina 18.30, muszę i potem spotkanie formacyjno-dyskusyjne. Czujecie się zaproszeni? Tak? Moi drodzy, drugie zaproszenie też dla Was. To jest zaproszenie na 20-lecie talentu naszego. Spotkanie ogólnopolskie jest w Krakowie 1 grudnia, w niedzielę, 30 po południu, w sobotę, ale zapraszamy 1 grudnia. W Łagiewnikach. To jest połączone z pielgrzymką. Jest jedyna w Polsce pielgrzymka zimą. 30 grudnia wszystkich przedsiębiorców i pracodawców. Spotkanie ma charakter też otwarty, więc bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Tam ludzie z Polski będą, no można się zobaczyć, można się policzyć. Kielce też będą w sposób znaczący obecne, także już teraz zapraszam. Tutaj mam na razie tylko 3 zaproszenia z programem. Tak więc tak. I ostatnia rzecz. Taka była prywata, kiedyś o tym już mówiliśmy. Wydawnictwo Jedność wydało z tego czasu, czyli to jest chyba w ubiegłym roku, czy w tym roku, już nie pamiętam, katechizm dla przedsiębiorców, etyka i biznes. Bardzo praktyczna forma, zbudowana na pytaniach i odpowiedziach, między innymi dotyczących tego, o czym mówiliśmy przed przerwą. Także jeżeli ktoś by zechciał, ja tam mam jeszcze kilkanaście chyba tych egzemplarzy, nie wiem, czy jest tutaj dopuszczona forma sprzedaży. Tak, to jest prywatna własność, więc bez kasy fiskalnej można, nie przekroczymy wymaganego prawem pułapu do Polski. Tak jest. Można zobaczyć tutaj jeden egzemplarz. Etyka i biznes, katechizm dla przedsiębiorców. Tyle. Voilà. Dzień dobry, witam wszystkich. Mam na imię Paweł Gołąbek. Mam 34 lata i tak jak Grzegorz wspomniał, jestem absolwentem pierwszej edycji kursu finansowego. Na wstępie chciałem podziękować za zaproszenie na tą konferencję. Na poprzedniej, która miała podobną tematykę, byłem słuchaczem, a po kursie, po tym jak się poznaliśmy lepiej i troszeczkę przedstawiłem Austriacką Szkołę w Ekonomii, Grzegorz postanowił zaprosić mnie tutaj, żeby tą wiedzą również podzielić się z Państwem. Nie? Dlaczego Szkoła Austriacka? Szkoła Austriacka to jest szkoła, która tak naprawdę wywodzi się z korzeni katolickich, ze świętego Tomasza z Akwinu. Tutaj ksiądz na wstępie swojego wystąpienia powiedział, że częściowo czerpie z tradycji protestanckiej. Co tutaj w swoim wystąpieniu chciałbym jakby odnieść się do tego. Powiedzmy, że to troszeczkę przedstawić, że jest troszeczkę inaczej. Ale zanim chciałbym całość tego wystąpienia rozpocząć cytatem. Na razie nie powiem, kto jest autorem tego cytatu, ale pod koniec tego mojego wystąpienia myślę, że sobie to każdy z nas jakby uzmysłowi.
Cytat brzmi: praktykowanie miłości bliźniego zakłada posiadanie czegoś na własność, posiadanie dóbr zewnętrznych, umożliwia człowiekowi wypełnienie przykazania przyodziania nagich, nakarmienia głodnych, czy udzielenia schronienia bezdomnym. Rozdawanie cudzej własności nie jest dobroczynnością. Szkoła austriacka ma kilka takich fundamentów, na których opiera całą swoją teorię i kolejni myśliciele, kolejni filozofowie tej szkoły stawiają na tych fundamentach jakby swoje wywody. Jednym z nich jest prakseologia. Prakseologia jest metodą, która została rozpowszechniona przez Ludwika von Misesa. Ludwik von Mises jest jakby najbardziej znanym człowiekiem, przedstawicielem tej szkoły, ale jakby nie on jest jej prekursorem, to nie jest człowiek, który wymyślił tę teorię. I prakseologia mówi nam, że indywidualni ludzie działają, to jest chodzi o to, że jednostki angażują się świadomie w jakieś działania, żeby osiągnąć swoje cele. Te cele jakby są w pewnej hierarchii dla danego człowieka. On, angażując się w swoje działania, pokazuje, które cele, jak stawia, jak je hierarchizuje. Tutaj można przytoczyć jedno zdanie ze świętego Tomasza, który w swoim dziele Summa contra gentiles napisał: podejmując działanie, każdy działający dąży do jakiegoś celu i każdy działający dąży do jakiegoś dobra. Prakseologia jest próbą zmiany stanu obecnego, gdzie każdy z nas odczuwa pewien dyskomfort i próbuje podjąć działania, aby ten dyskomfort zmniejszyć i w przyszłości stanąć tak jakby w miejscu, w którym będzie odczuwał większą satysfakcję. Ludzkie działanie wiąże się z wyborem czasu, zasobów i tak jak wspomniałem wcześniej, jest to klasyfikowane w pewną kolejność. I sam fakt wyboru pomiędzy możliwościami definiuje nam pojęcie kosztów. Ponieważ, tak jak tutaj każdy z nas przyszedł i w sobotnie, bardzo ładne, ciepłe przedpołudnie, postanowił być tutaj, posłuchać kilku słów, zamiast na przykład spędzić ten czas na spacerze w parku. I każdy z nas stwierdził, że woli te kilka godzin spędzić tutaj, niż w innym miejscu. Więc podjął pewne działania, poniósł pewien koszt. Dopiero w sytuacji, w której ta konferencja się zakończy, stwierdzi, czy to działanie, które podjął, było dla niego korzystne, czy na przykład było niekorzystne. Drugim jakby punktem jest preferencja czasowa. Preferencja czasowa jest o tyle ważna, że pozwala nam stwierdzić, czy wolimy coś, jakieś dobro, niezależnie od tego, czy to jest dobro materialne, czy to jest dobro duchowe, czy cokolwiek innego, co uznamy, że jest jakby w naszej ocenie jakby naszego działania, czy wolimy je teraz, czy wolimy je za jakiś czas. I twierdzenie to sformułował jeden z austriackich ekonomistów, był to Eugene von Baberg. I on objaśnił to w ten sposób, że z jednej strony preferencja czasowa może być wysoka, wtedy mamy pragnienie jak najszybszej konsumpcji dostępnych nam dóbr, z drugiej strony preferencja czasowa może być niska. Występują ona wtedy, kiedy jesteśmy gotowi do powstrzymania się od konsumpcji bieżącej na rzecz konsumpcji w przyszłości. Tym tak naprawdę charakteryzują się najbardziej przedsiębiorcy. Dlaczego?
Ano dlatego, że zanim zainwestują jakieś środki, są gotowi kilka lat wcześniej, chwil wcześniej, podjąć wyrzeczenia, czyli z bieżącej konsumpcji są w stanie część pieniędzy, część dług, środków, bo trzeba pamiętać, że to nie tylko chodzi o sam wymiar materialny. Odroczoną konsumpcją też na przykład będzie to, co ksiądz wspomniał w swoim wystąpieniu, chęć rozwoju, nauki. Zanim podejmiemy jakieś działanie, musimy się przygotować do tego działania. Przedsiębiorcy inwestując swój czas, swój talent, podejmując ryzyko, a wcześniej zdobywając jakiś kapitał, określają, jaki to musi być kapitał, ile muszą podjąć wyrzeczeń, po to, żeby w przyszłości zmaterializować całe swoje przedsięwzięcie. I na przykład jest pewien filozof, myśliciel, Hans Hermann Hoppe, jest Niemcem. Ja osobiście bardzo sobie go cenię. On określa całe zjawisko preferencji czasowej na przykładzie nas, człowieka, od urodzenia aż do śmierci. I on mówi coś takiego, że kiedy jesteśmy dziećmi, wybieramy dobro tu i teraz. Dlatego dziecko płacze, krzyczy w sklepie, jeżeli rodzic nie chce czegoś mu kupić, czegoś mu dać. To samo po prostu w normalnych relacjach. Małe dziecko chce tu i teraz, a dorosły człowiek poprzez swoje doświadczenie, poprzez relacje z innymi ludźmi, on rozumie, że pewne rzeczy lepiej wykorzysta, bądź też będą bardziej przydatne w przyszłości niż teraz. I jakby w okresie jesieni życia już osoby starsze ponownie wracają jakby do tego etapu takiego dziecka, bo po prostu jego czas jakby tutaj na ziemi się kończy, więc potrzebuje szybko lekarza, owsianki, kapci, ciepłego kąta. Już troszeczkę inaczej patrzy, a nie myśli o inwestycjach, nie myśli o oszczędzaniu. Natomiast człowiek dojrzały, który zakłada rodzinę, rozpoczyna swoją karierę, myśli o tym, jak jego życie będzie wyglądało w przyszłości. Gdyby wszyscy, nawet w okresie dorosłości, zachowywali się tak jak dzieci lub jak osoby już kończące żywot na tym świecie, to konsumowalibyśmy wszystkie dobra, jakie ktoś wytworzył, łącznie z nami. Wtedy nie mielibyśmy ani rozwoju takiego człowieka, ani postępu, jeżeli chodzi o naukę, technikę. I ludzie tak naprawdę zostali w tym miejscu. Nigdy byśmy nie wyszli z jaskiń, gdybyśmy wszystko, co upolujemy, co zgromadzimy, od razu konsumowali. Jest pewien wyjątek. Jeżeli osoba już ma tą rodzinę, ma dzieci, ma o kim myśleć, widzi swoje życie w przyszłości, to nawet kiedy zbliża się do końca swojego życia, myśli o tym, co może swojej rodzinie pozostawić, co może ofiarować, jak może wykorzystać to, co stworzył przez całe życie, bo nie tylko chodzi o zasobność portfela, zasobność konta w banku, że możemy, tak jak wielokrotnie się to dzieje, na przykład rodzice otwierają jakąś firmę, ciężko pracują po nocach, urlop raz na 10 lat albo i w ogóle. I na przykład dzieci, wchodząc w ten biznes, otrzymując możliwość dysponowania tym kapitałem, tą wiedzą i całym zasobem, jaki stworzono rodzice, potrafią roztrwonić, zmarnować cały dorobek tych ludzi. I to nam pokazuje, że roztropność w życiu, ta umiejętność odroczenia swojej konsumpcji z dziś na bardziej, na bliżej nieokreślony czas, powoduje, że rozsądniej gospodarujemy kapitałem, rozsądnie podejmujemy decyzje, rozważamy wiele możliwości, czy coś się powiedzie, czy się nie powiedzie, czy nasza usługa, czy nasza
nasz produkt będzie w jakimś stopniu użyteczny dla kogoś innego. Bo trzeba pamiętać, że wszystko to, co robimy, nie robimy dla samego siebie. To nie jest tak, że są ludzie, którzy stwierdzą, że pieniądz jest najważniejszy, ten słupek na koncie jest najważniejszy. Ale trzeba pamiętać, że pieniądzem nie da się najeść, pieniądze da się ubrać. Pieniądz tak naprawdę nic nam nie daje. To jest, jeżeli mówimy o banknocie, to jest tylko kawałek papieru z farbą. My możemy to wykorzystać do czegoś. Możemy, jeżeli posiadamy jakiś kapitał, możemy go zainwestować, możemy zainwestować w czyjś biznes, możemy zainwestować w naukę, możemy komuś pomóc, możemy sfinansować młodemu zdolnemu człowiekowi stypendium na jakimś zacnym uniwersytecie, ale musimy coś mieć. Jeżeli wszystko wydajemy natychmiast po otrzymaniu przelewu czy zrealizowaniu jakiegoś kontraktu, nie jesteśmy w stanie, oprócz tego, że umiemy szybko wydawać pieniądze, nie jesteśmy w stanie pokazać, że mamy rozsądne podejście do życia, że jesteśmy roztropni, że jesteśmy rozsądni i można powiedzieć, że zachowujemy się troszeczkę jak dzieci. Dorosły człowiek myśli o tym, co będzie jutro, myśli o tym, jak wychować dziecko. To jest to, co ksiądz wspomniał o tej nauce jazdy na rowerze. Poświęcamy ten czas z myślą, że ten młody człowiek, on kiedyś wyrośnie na samodzielnego i statecznego dorosłego człowieka, który te pewne wartości przekaże dalej. W szkole austriackiej głównie chodzi o to, że człowiek osadzony w danych realiach podejmuje pewne kroki. On decyduje, jakie to będą kroki i w jakim czasie. Kolejnym punktem jest użyteczność krańcowa, użyteczność marginalna. I prawo to formułuje się w następujący sposób. Krańcowa użyteczność każdej dodatkowej jednostki tego samego dobra maleje wraz ze wzrostem ilości tego dobra w dyspozycji każdego rzędu. I przekładając to na język ludzki, im więcej wody pitnej posiadam, tym mniej zależy mi na kolejnym litrze. To można zobrazować na tej zasadzie, że powiedzmy, wędrując przez pustynię i cierpiąc pragnienie, pierwszą szklankę będziemy cenić znacznie bardziej niż na przykład dziesiątą. Bo pierwsza zaspokoi nasz pierwszy, najbardziej taki dotkliwy dyskomfort. I nawet mając kieszenie wypchane diamentami, których nie możemy zjeść, nie możemy ich wykorzystać tak naprawdę do niczego innego, oddamy w zamian za tą jedną szklankę wody. I to pokazuje, że w określonych warunkach my, jako ludzie działający, nadajemy wartość każdej rzeczy, którą mamy, czy każdej czynności, czy każdemu wyborowi, jaki podejmujemy. I nawet na tym przykładzie diamentu i wody na pustyni, to można właśnie zobrazować w ten sposób, że będą ludzie, którzy nawet już u schyłku swoich sił witalnych ten diament schowają do kieszeni, bo oni uznają, że jakimś cudownym sposobem ta sytuacja się zmieni i on spieniędzi sobie ten diament. Na przykład, czy będzie uchodził za człowieka zasobnego w bogactwo, takie materiały. Zobaczcie, że to jest takie syntetyczne. Nie da się w krótkim czasie w takich prostych, jakichś encyklopedycznych słowach powiedzieć, bo tak jak nasza natura jest złożona i nasze działania, nasze decyzje są złożone, tak ciężko jest właśnie prosto opowiedzieć, bo człowiek to nie jest komórka weksela. Człowiek ma jakieś doświadczenia, człowiek ma przekonania, człowiek wyrasta z jakichś środowisk, należy do jakichś środowisk i to determinuje jego działania tak naprawdę każdego dnia. Kolejna rzecz to jest taka,
że żyjemy na świecie, w którym dobra są rzadkie. Czas ma określoną jakby długość, zasoby naturalne. W zasadzie wszystko to, co widzimy, ma jakąś, jest w jakiś sposób rzadkie. Tlen, którym oddychamy, no, za niego nie płacimy, nie ponosimy żadnych kosztów. Chyba że jedziemy do jakiegoś kurortu, tam mamy opłatę klimatyczną, więc tak jakbyśmy płacili za oddychanie świeżym powietrzem. Ale to są jakieś takie rządowe dziwne działania. I oni płacimy też za słoną wodę. Tego jest w nadmiarze. Wszystko inne tak naprawdę jest w niedoborze. I aby móc skorzystać z jakiegoś dobra, my musimy podjąć jakieś działania. My musimy zaoferować komuś nasze usługi czy nasz produkt po to, aby poprawić jego życie. Jeżeli my działając czy oferując komuś coś z naszej oferty, spowodujemy, że jego życie stanie się łatwiejsze, z tego powodu życie stanie się łatwiejsze, on odwdzięczy nam się tym, że jakby zapłaci nam za taką usługę czy za taki produkt, ale zanim on to zrobi, to on innym ludziom też oferuje pewne dobra, pewne usługi, które ułatwiają ludziom życie. Tak jak na przykład lekarz, kardiochirurg, ratując życie w trakcie operacji, to on, używając swojego talentu, rozsądku i wszystkich zasobów, które poświęcił wcześniej na wykształcenie się, teraz oferuje to innym ludziom. Bo jego wiedza, jego umiejętności, gdyby nie były wykorzystane, gdyby nie były wprawione w czyn, byłyby bezwartościowe zupełnie. I tak samo każdy przedsiębiorca, który odczytuje, który przewiduje, jakie będą oczekiwania konsumentów, im lepiej zaspokaja te potrzeby, im lepiej wykorzystuje swój potencjał do tego, żeby innym jakby ułatwić życie, tym jego jakby bogactwo materialne będzie się wyrażało w tym, jak dobrze on to zrobi. Także to jakby posługując ten jeden element. I szkoła austriacka również odnosi się do cyklu koniunkturalnego. Mises we własnej książce z 1912 roku pod tytułem Teoria pieniądza i kredytu krytykował pieniądz fiducjalny, odchodzenie od standardu złota oraz bankowość centralną. Co ciekawe, w połowie 1929 roku 1929 rok, to jest ten wielki czarny czwartek, ten krach na giełdzie w Stanach Zjednoczonych. On właśnie był filozofem i takim wizjonerem, który mówił, że ingerencja rządu, banków centralnych w rynek, czyli zamierzanie stopy procentowej, gdzie pieniądz staje się jakby łatwiej dostępny. Każdy może sięgnąć po bardzo dużą liczbę pieniędzy i wydać na rynku, gdzie jeszcze tych dóbr, gdzie jeszcze tych produktów nie ma, ani usług, tym samym powoduje, że większa liczba ludzi stara się o mniejszy zasób dóbr, co siłą rzeczy powoduje, że one stają się coraz droższe. I on powiedział coś takiego. Nadchodzi wielki krach, a ja nie chcę, żeby moje nazwisko było kojarzone z tym bankiem. To był bank wiedeński, Kredita Sztand. On razem ze swoim uczniem, Friedrichem Augustem von Hayekiem, stworzył austriacką teorię cyklu koniunkturalnego, która najlepiej ze wszystkich teorii tłumaczy, dlaczego w gospodarce mamy raz wysoki boom, a potem mamy głęboką depresję. W tej chwili jest duży problem, ponieważ to, co działo się w 1929 roku, to, co działo się w 2008 roku, czyli bardzo duża ekspansja kredytowa, oparta na niskiej stopie procentowej, pozwoliła wielu osobom, które nie zdobyły się na wyrzeczenia wcześniej, czyli nie miały oszczędności,
które nie podjęły działań ograniczających dzisiejszą konsumpcję w zamian za przyszłą, bo to pewnie Grzegorz powie na podstawie świadectwa, które wygłosił, że wcześniej należy odmówić sobie pewnych rzeczy po to, żeby zgromadzić kapitał, aby na przykład dom wybudować z własnych środków, bądź też posiłkować się niewielkim kredytem, który będziemy mogli automatycznie szybciej spłacać. A środki wcześniej odłożone i na przykład zainwestowane pomogą nam spokojnie, bez obawy o jutro, spłacać ten kredyt. I tak, szkoła austriacka to jest bardzo taka wyjątkowa myśl, która cały czas szuka odpowiedzi na pytanie o jak najbardziej efektywne gospodarowanie zasobami. Ekonomiści, którzy wywodzą się z tej szkoły ekonomicznej, oni czerpią cały czas z bardzo głęboko zakorzenionej teorii w myśli i teologii moralnej świętego Tomasza z Akwinu. Możemy zrozumieć, jak każdy człowiek działa, dlaczego działa w ten sposób, co determinuje jego działania. Oni też mówią tak, że każdy z nas podejmuje działania celowe, rozważne, znaczy może nie rozważne, tylko celowe i świadome. One dla kogoś, kto stoi z boku, mogą się okazać irracjonalne, mogą się okazać zupełnie bez sensu, ale to ten człowiek podjął taką decyzję i tak jak w swoich pracach pisał właśnie Friedrich August von Hayek, wolność właśnie w decydowaniu, w wyborze nierozerwalnie łączy się z odpowiedzialnością. Czyli jeżeli podejmujemy pewne kroki, to godzimy się, że konsekwencje tych działań, one będą jakieś. One będą dla nas dobre albo złe, będą neutralne, będą nosić też konsekwencje dla naszych bliskich, dla rodzin, dla wspólnot, dla parafii, dla gminy. I to od nas zależy, jak będziemy wartościować sobie te wszystkie decyzje, jak będziemy podchodzić do tego, jaki mamy cel w życiu, bo to przyniesie pewne określone skutki. Czyli w ujęciu tutaj Austriaków, po pierwsze jest wolny do tego działania, ale jest też odpowiedzialny za to działanie. To nie jest tak, jak czasem dzisiaj się lansuje pewne zasady funkcjonowania, że ty masz wolność absolutną do robienia czego chcesz, ale konsekwencje możesz ponosić już ktoś inny. Austriacy zupełnie od tego odchodzą, bo Austriacy uważają, że człowiek stoi na żelaznych i potężnych fundamentach. Za chwilę przejdę jakby do historii, skąd wywodzi się cała myśl Austriaków. I powiem, dlaczego jest to kościół katolicki, a nie protestancki. Jest to, ale to zakończę. Szkoła austriacka w tej chwili rozwija się bardzo prężnie. Mnóstwo ludzi zaczyna na nowo poznawać teorię poprzez zapoznanie się głównie z Misesem. On jest patronem największego instytutu w Stanach Zjednoczonych. Ludzie czytając dzieła Misesa i jego uczniów, a także ludzi, którzy byli przed nim, tak jak Karl Menger, tak jak scholastycy z Salamanki, to byli głównie jezuici, oraz święty Tomasz z Akwinu, poznają teologię moralną, poznają zasady, jakimi człowiek powinien się kierować w swoim życiu, to te zasady determinują to, że my musimy być uczciwi, to, że musimy dotrzymać umów, to, że musimy wywiązywać się ze swoich zobowiązań, to, że mówimy poważnie o tym, kim jesteśmy, co robimy, że dbamy o nasze najbliższe środowisko, że
rodzina to jest fundament naszego egzystowania tutaj na świecie, że przekazujemy pewne rozsądne wartości każdemu pokoleniu, które idzie po nas, z tego względu, że człowiek odróżnia się od świata zwierząt, bo człowiek działa, zwierzęta reagują tylko na bodźce, na jakieś popędy swoje, natomiast człowiek poprzez swój umysł, poprzez dary, które otrzymał przy narodzeniu od Boga, umie tak kierować swoim życiem, aby to życie jutro było lepsze od tego, co było wczoraj, ale żeby było lepsze jutro, musi w interakcji z innym człowiekiem, musi kierować się pewnymi zasadami. Bo gdyby kierował się zasadami antycywilizacyjnymi, czyli tylko oszukiwał, kłamał, jedna transakcja, a potem nie ma żadnej współpracy, to on długo nie przetrwa. Na pewno nie będzie wzorem. Na pewno to nie będzie człowiek, którego będzie można naśladować. I dlatego ja osobiście, i tutaj bazując na szkole austriackiej, chylę czoła wszystkim przedsiębiorcom, którzy mimo niesprzyjających czasem okoliczności w kraju, w środowisku, w którym działają, mimo wszystko podejmują to działanie, chcą swoją energię, bo pozbyli się pewnego strachu, pewnego takiego bycia jakby w stagnacji, że chcą jakby proaktywnie pokazać, że można zainwestować część swojego kapitału, intelektu, czasu po to, żeby innym ludziom było lepiej. Dlatego można powiedzieć, że przepowiadanie przyszłości jest zadaniem przedsiębiorców, a nie ekonomistów. Nie oznacza to, że ekonomiści austriaccy nie są w stanie przewidywać pewnych konsekwencji określonej polityki rządu. Bo Austriacy jakby w swoim rozumowaniu zawsze odnoszą się do działań rządu, które w pewnym sensie ogranicza możliwości działania nas, bo to powoduje, że my nie możemy wykazać się swoimi talentami. Nie pokazuje, że... No bo jak może pokazać człowiek, któremu bardzo duża część jakby jego owoców pracy jest przechwytywana i zarządzana przez kogoś zupełnie innego, przymusem, jak może pokazać, że jest roztropny, rozsądny, że dobrze podjął decyzję, że innym ludziom się przysłużył, jak jeszcze może wspomóc kogoś, może założyć fundację, jak może wspomóc taką fundację, jak może wspomóc jakieś dziecko, które powiedzmy w tej chwili ma kłopoty, bo żyje w rodzinie, która nie może sobie poradzić, nie wie jak sobie poradzić z jakimiś kłopotami. Człowiek, który posiada, czy też może dysponować swoimi owocami swojej pracy, jest w stanie pokazać, że wszystkie zasady, którymi się kieruje, są dobre, ponieważ przez swoje działanie, przez wykorzystanie, wsparcie takich działań, on jakby pokazuje, że jego działania były słuszne i może też pokazać, że czyjeś działania będą słuszne. Bo tak jak mówią Austriacy, jest jeden człowiek, który jest w stanie zwolnić prezesa największej firmy na świecie, jest w stanie doprowadzić do upadku każdą firmę. I tym człowiekiem jest konsument. Tym człowiekiem to jest osoba, która decyduje o tym, czy kupuje dane dobro, czy daną usługę, czy też nie. Bo wyobraźmy sobie sytuację taką, że w tej chwili przestajemy kupować albo cały świat, bo Polacy mogliby tego nie zmienić, urządzenie z jabłuszkiem. I co oni są w stanie zrobić w tej chwili? No, muszą dostosować się do tego, jak rynek zareaguje. Dlaczego ktoś przestanie kupować takie urządzenie? To jest tylko i wyłącznie jego subiektywne działanie. On stwierdza, że już mnie to nie interesuje, kupuję teraz coś innego. Czyli dokonał wyboru. Wybrał to, czyli jakby patrząc z drugiej strony, nie wybrałem tego. Pozwoliłem sobie
swój czas, swoją energię zaangażować w tym kierunku, a w tym nie. No i ci, którzy stoją na wprost mojej energii, którą jakby angażuję, mają z tego korzyść, a ci, którzy są po drugiej stronie, nie mają. Także jakby pokrótce, mam nadzieję, że chociażby w jakimkolwiek stopniu w zrozumiały sposób przekazałem kilka uwag. A teraz chciałem powiedzieć bardziej o tym, skąd szkoła austriacka bierze swój początek. I początek to jest XV wiek, to są scholastycy hiszpańscy, którzy jako pierwsi zaprezentowali indywidualistyczne i subiektywistyczne rozumienie cel i płac, którzy w oparciu, o co już wspomniałem wcześniej, o moralną teologię świętego Tomasza z Akwinu przyczynili się do rozwoju myśli ekonomicznej w duchu kapitalistycznym, czyli w duchu człowieka myślenia, bo tak jak ksiądz wspomniał, kapitalizm to nie jest od kapitału, bo to sformułował Adam Smith, a potem Karol Marx przyjął do napisania swojej tego czegoś, z czego korzystają do dzisiaj ludzie troszeczkę niechcący spojrzenia innego. I tak, idąc dalej. Tutaj analizując literaturę, jaką udało mi się zdobyć przez kilka lat, jest jakby taka teza, że Kościół utrzymywał, że wiara i rozum idą ze sobą w parze i są dwiema harmonijnymi ścieżkami do prawdy. Czyli możemy to rozumieć, że jest to podejście do świata świeckiego, jak najbardziej naturalne dla katolika. Można tutaj przytoczyć kilka przykładów. W II wieku święty Justyn Męczennik mówił o ziarnach słowa, jakie znaleźć można u starożytnych Greków. Klemens Aleksandryjski nalegał, by wielkie dzieła Greków były studiowane w jego renomowanej szkole katechetycznej. Święty Jan z Damaszku zalecał studiowanie i korzystanie z tego, co było dobre w filozofii greckiej. Bo jak stwierdził, cokolwiek jest tam dobrego, było dane ludziom od Boga i wszystkie doskonałe dary pochodzą z wysokości. Dlatego możemy, a nawet jakby śledząc całą historię, powiedzieć, że mimo, że Ludwik von Mises był Żydem, agnostykiem tak naprawdę też, wcale nie powoduje, że nie powinniśmy jakby czytać jego publikacji, czy zaznajamiać się z tym, co stworzył, bo posiłkując się słowami świętego Tomasza z Akwinu, który czerpał z dorobku Arystotelesa, my możemy też wykorzystać ludzi, którzy są nam bardziej współcześni, mimo że nie będziemy zaliczać ich do członków Kościoła katolickiego, czy w ogóle chrześcijan. I tak, podstawy zasad szkoły, którą dziś nazywamy austriacką, były formowane znacznie wcześniej, właśnie w XV wieku, przez scholastyków na Uniwersytecie w Salamance. Oni właśnie kontynuowali myśl Tomasza z Akwinu, który, jak wiemy, jest doktorem Kościoła, jest doktorem anielskim i powszechnym. I przyczynili się oni, właśnie ci scholastycy, do rozwoju myśli ekonomicznej w duchu kapitalistycznym właśnie na długo przed Adamem Smithem. I pozwolę sobie tutaj zacytować Jana 23, który kilka słów powiedział o świętym Tomaszu. Więcej on światła przyczynił Kościołowi niż wszyscy inni doktorzy i więcej człowiek wyniesie korzyści z jego książek w ciągu roku, jak z nauk innych uczonych przez całe życie. Także święty Tomasz z Akwinu był, mówiąc kolokwialnie, poważny i taki naprawdę wpływowy człowiek. Większość tych scholastyków nauczała etyki i teologii. Salamanka leży około 240 km od Madrytu. Byli to głównie dominikanie i jezuici. I ich spojrzenie na gospodarkę jest zbliżone
do tego, co przedstawił Karl Menger. A Karl Menger to jest jakby współczesny protoplasta tej szkoły austriackiej. Najbardziej znanym jest polnicy, ale on tylko rozwinął, on tylko jakby rozpropagował to, co przedstawił Karl Menger. I tak, jednym z tych scholastyków był Diego Leiva i on sformułował subiektywną teorię wartości. To, co mówiliśmy, że jest to jeden z filarów austriackiej szkoły ekonomii. I stwierdził wtedy, w 15 wieku, że wartość dobra nie wynika z jego zasadniczej natury, ale z subiektywnej oceny człowieka, nawet jeżeli ona w konsekwencji okaże się błędna. Ale to człowiek nadaje wartość, a nie to, ile na przykład jest włożone w to dobrą pracę. Bo jak będzie można później tak skrócić do jednego zdania, że nie koszty określają cenę danego dobra, tylko to, ile konsumenci są w stanie zapłacić za dane dobro i ta cena musi determinować koszty. Czyli jeżeli ktoś jest producentem, daje na to poduszek i on ponosi takie i takie koszty i wystawia na sprzedaż taką poduszkę, ale nagle znajduje jednego, dwóch nabywców albo zero, to jeżeli nadal chce produkować takie dobro, on musi dostosować koszty, aby cena była mniejsza i jakość była na tyle satysfakcjonująca, żeby ktoś chciał nabyć takie dobro. To jest właśnie, tak można przedstawić tą subiektywną teorię. Następnym takim, a zresztą Karl Menger w swoich pracach cytuje tego człowieka. Kolejnym reprezentantem tych scholastyków Salamanki jest Louis de la Calle i on napisał coś takiego. Ci, którzy mierzą sprawiedliwą cenę za pomocą poniesionych podczas transakcji handlowej kosztów, pracy i ryzyka, są w błędzie. Sprawiedliwa cena nie opiera się na kalkulacji kosztów, lecz na powszechnej ocenie tych dóbr. Czyli to był kolejny człowiek, kolejny mnich, który w ten sposób przedstawiał relacje każdego człowieka. Nie tylko w sensie handlowym, kiedy wymieniamy swoje dobra, ale także relacyjnym. Bo to, o czym my możemy się dzielić, to nie tylko jest nasze dobro, nasza usługa, ale także czas. To, kiedy na kursie finansowym rozmawialiśmy o dziesięcinie, o tym, czym możemy się dzielić jako ludzie. Bo możemy się dzielić nie tylko grubością portfela, nie tylko tym, że możemy wspomóc jakieś dzieło finansowo, ale także tym, że możemy poświęcić czas na naukę kogoś, kto na przykład nie może sobie pozwolić na bardziej wyszukaną naukę niż taka państwowa, podstawowa, która, bądźmy szczerzy, coraz słabiej spełnia swoją funkcję. Możemy zaangażować się w fundację, działać pro bono i na przykład dzieci z domów dziecka uczyć matematyki, fizyki. Prawda? To jest to, co my możemy zaoferować. Nasz talent, nasz czas, nasz pomysł, nasze umiejętności w jakiejś tam jakiejś dziedzinie. Idąc dalej, cała jakby filozofia scholastyków Salamanki miała pewien problem, ponieważ na skutek tego, że Imperium Hiszpańskie zaczęło się rozpadać, a zaczęło się rozpadać też między innymi dlatego, że z Nowego Świata zaczynało przybywać dużo wartościowych kruszców. Wtedy srebro i złoto to był podstawowy pieniądz, środek wymiany. Z krajów podbitych przez Hiszpanów tam zaczęli to wydobywać mnóstwo srebra, mnóstwo złota i zwozić to do Hiszpanii. To spowodowało właśnie wzrost cen, to spowodowało hiperinflację, to co dzisiaj nazywamy hiperinflacją. Wtedy to był po prostu
chaos jakiś się wytworzył poprzez napływ wielu środków, powiedzmy pieniężnych, które spowodowały, że wszystkie dobra zaczęły drożeć. To spowodowało chaos, interwencję coraz to bardziej silną i całe to Imperium Hiszpańskie w takiej dekadencji się pochłonęło. I scholastycy mówili o tym, żeby nie robić takich działań, żeby nie zaburzać tego rynku, który tam jest, bo to spowoduje ubytek, to spowoduje rozpad całego imperium. Niestety nikt ich nie posłuchał, bo w takich czasach należy zachować się rozsądnie i ograniczać pewne rzeczy związane z konsumpcją, na pewno z interwencją państwa. Ale jak zazwyczaj bywa, nikt w takich okolicznościach nie słucha głosu rozsądku, tylko myśli, że ogień gasi się, dolewając większą ilość benzyny do ognia. I przez to, że zostali zapomnieni, przez 300 lat ta jakby teoria, która mówi o właśnie o rozsądku, o normalnych zasadach, takich jak człowiek kieruje się w domu, ona była gdzieś tam na uboczu, ale powiedzmy, że było kilku ludzi, którzy jakby przechowali to, szczególnie we Francji, to był Cantillon i Say. Następnie rozpropagował to Karl Menger. On, tak na marginesie, urodził się w Nowym Sączu. On studiował ich dzieła i jakby postanowił w swojej publikacji o zasadach ekonomii odnieść się do tego. On jakby powielił to, przeniósł to na grunt ówczesny, czyli na końcówkę XIX wieku, że człowiek, to co mówiliśmy sobie wcześniej, działa w określonych dla siebie zasadach, wartościuje swoje decyzje poprzez to, z czym zetknął się na drodze swojego życia, z kim się zetknął. On podważył właśnie taką myśl, że to państwo jest od tego, żeby nadawać kierunek życiu każdego człowieka, że to państwo ma kierować polityką monetarną kraju, a nie ludzie, bo poprzez oszczędności my decydujemy o tym, czy stopa procentowa w banku jest wysoka, czy niska, czy dostęp do kapitału jest duży, czy mały. Bo tylko dzisiaj, powstrzymując się od konsumpcji i odkładając tą konsumpcję na przyszłość i na przykład deponując te pieniążki w banku, oczywiście nie takim banku jak jest dzisiaj, gdzie jest rezerwa częstkowa i tylko część pieniędzy, powiedzmy ze 100 zł, w tej chwili mamy 50 w skarbcu, a 96 zł może być pożyczane i krąży w gospodarce i krąży, co powoduje właśnie krążenie pustego pieniądza w gospodarce. I właśnie Karl Menger mówił o tym, że to jest droga niewłaściwa. No i dzięki takim bezsensownym działaniom, bo on oczywiście też nie był słuchany, rozpoczęła się między innymi też pierwsza wojna światowa, na pewno druga. Scholastycy byli przeciwni etatyzmowi, ale zostali zignorowani, tak jak wspomniałem. I dzisiaj jeden z moich faworytów, jeżeli chodzi o szkołę angielską, to jest profesor Huerta de Soto. On jest katolikiem i on uważa, z czym ja zgadzam się w 110%, że religia powinna być studiowana przez ekonomistów uważniej niż do tej pory. Religia odgrywa ważną rolę w życiu gospodarczym, przekazuje pomiędzy pokoleniami pewne wzorce zachowań i zasady moralne, konieczne dla rządów prawa, czyniąc wymianę gospodarczą możliwą. Jeśli nie wypełnia się kontraktów, czyli tych wszystkich umów, społeczeństwo może się rozpaść. To religia, a nie państwo, jest dla nas podstawowym środkiem wzbudzającym poczucie obowiązku, by dotrzymać obietnic, szanować własność innych. Dwóch scholastyków, którzy byli ekonomistami, dostało świętych.
i byli to Bernardyn ze Sieny oraz jego wielki uczeń, święty Antonin z Florenc. I mam nadzieję, że kolejni są przed nami. Chciałem jeszcze tylko wspomnieć o atrakcyjności szkoły austriackiej jakby w spojrzeniu naszym katolickim. Między tą teorią ekonomiczną i nauką, jaka wywodzi się właśnie z tej nauki społecznej katolickiej, istnieje duża zbieżność. Czyli ta prakseologia, gdzie gdzie świat ujawnia nam się, że jest w pewnym porządku, ale ten porządek wywodzi się z tego, jak każda jednostka dysponuje swoim czasem, na co kieruje swoje działania, swoje czyny. Szkoła austriacka, tak jak wspomniałem, czerpie ze scholastyków. Szkoła austriacka mówi nam, jak należy wykorzystywać nasze ograniczone dobra, zasoby po to, aby nasze jutro było lepsze od naszego wczoraj. Ludwik von Mises otaczał się wieloma katolikami i on, tutaj cytat z jednej publikacji, on podaje: można zrozumieć, że etyka i religia mówią ludziom, iż powinni robić lepszy użytek z dobrobytu zapewnionego im przez kapitalizm, że starają się skłonić wiernych do zastąpienia niewłaściwych nawyków objadania się, upijania i hazardu lepszymi sposobami wydawania pieniędzy, że potępiają kłamstwo i oszukiwanie, a chwalą wartości moralne, czystości w relacjach rodzinnych i miłosierdzia dla ludzi w potrzebie. W żadnej doktrynie etycznej, ani w nauczaniu żadnej wiary opartej na 10 przykazaniach nie ma nic, co usprawiedliwiałoby potępienie systemu, który pomnożył liczbę ludności i zapewnia masom w krajach kapitalistycznych najwyższy standard życia, jaki osiągnięto kiedykolwiek w dziejach. Dlatego ja osobiście, kiedy mam możliwość uczestniczenia w takim kursie, jak prowadzi Grzegorz, czy szukając odpowiedzi, czy tylko tak jak dzisiaj możemy stwierdzić, że to protestanci gdzieś tą pracę cenili dobrze, że to oni wskazali, że należy być uczciwym, czy dotrzymać umów. Postanowiłem znaleźć takie korzenie, takie fundamenty, żeby pokazać, że to nie jest do końca prawda. I właśnie odwołując się do świętego Tomasza z Akwinu, do jego teologii moralnej, do scholastyków i do tego potem, jaki wpływ, jakie piętno ta myśl odcisnęła na ludzi, których dzisiaj nazywamy Austriakami, pozwala nam stwierdzić, że fundamenty po prostu naszej wiary są najlepszym wyjściem do tego, jak my mamy dysponować swoimi zasobami. To nam pozwala pokazać, że działając w określony sposób, jesteśmy w stanie jakby dać świadectwo, że te wartości, którymi się kierujemy, będą miały wymiar nie tylko moralny, duchowy, ale także ekonomiczny. I dlatego jest jakby tu konieczne, żeby wspomnieć o polskim księdzu, o misjonarzu. To jest ksiądz Jacek Gniadek, to jest jego publikacja. To jest człowiek, on, jak mówię o sobie, jestem misjonarzem werbistą, aktualnie mieszkam i pracuję w Warszawie. Wcześniej na misjach byłem w Kongo, Botswanie, Liberii i Zambii. Pisze o misjach i ekonomii, nie dzielę człowieka na homo economicus i homo religiosus, łączę to, co inni dzielą, jedni w ekonomii, a drudzy w teologii. W jego pracach, a tak naprawdę wydał dwie książki, jedna jest tutaj, Ekonomia Boża i Ludzka, gdzie w swoich rozważaniach,
ona ma pod tytuł Kazania wolnorynkowe, łączy właśnie praksologię, ludzkie działanie z nauką Kościoła. Pokazuje, jak właśnie człowiek, bo człowiek jest według tego, co on podaje, człowiek jest istotą duchową i materialną, która codziennie dokonuje setki tysięcy interakcji, wymian. Decyduje o tym, na co przeznacza swój czas, a na co nie. I to połączenie pozwala mu wyjaśniać prawdę wiary, w której prowadzi biznes. Jeżeli my odpowiednio działamy na korzyść drugiego człowieka, bazując na najlepszych, na najbardziej odpowiednich fundamentach, na jakich możemy bazować, to nasze cele w przyszłości, a celem naszym, i tak jak tutaj ksiądz powiedział w swoim wystąpieniu, i można wyczytać to z publikacji księdza Jacka Gdynka, naszym celem jest życie wieczne. Ale te kroki wcześniej, to jest to, w jaki sposób my, nasze talenty, nasze możliwości, dane od Stwórcy, realizujemy. Bo, tak jak powiedziałem, sama umiejętność, sama wiedza na dany temat jest bezużyteczna, jeżeli my jej nie wykorzystamy odpowiednio. I drugą publikacją, o której chciałem już powiedzieć, ona jest bardzo ważna i cenna. Ja sam osobiście jeszcze jej nie przeczytałem, natomiast mam kilka recenzji. To są Dwaj ludzie z Galicji. I ksiądz, to jest na podstawie w ogóle jego pracy doktorskiej, porównał koncepcję człowieka u Misesa, czyli człowieka działającego w środowisku ekonomicznym, i Karola Wojtyły w jego personalizmie chrześcijańskim. Konkluzja jest taka, że w tej książce, i tak jak ksiądz wspomniał, to jest Jan Paweł II, pierwszy napisał najbardziej taką wolnorynkową, ekonomiczną encyklikę Centissimus Annus, a także opublikował książkę Osoba i czyn, co w przykładach angielskich zatytułowane jest Acting Person, a angielska wersja tego działania jest Human Action. I dzięki temu te dwie koncepcje uzupełniają się nawzajem. I dzięki księdzu Jackowi Gniatkowi możemy zobaczyć, jak połączenie właśnie tej myśli filozoficznej, która znajduje się w dziełach Jana Pawła II i akurat tutaj Misesa, ale całej szkoły austriackiej, pokazuje nam, że możemy poprzez swoje wybory, poprzez swoje decyzje, poprzez umiejętność odroczenia konsumpcji w przyszłości, poprzez utrzymanie się na fundamencie chrześcijańskim, możemy dążyć do życia wiecznego, po drodze usuwając wszystkie przeszkody, wszystkie niedogodności, wszystkie kłopoty, z jakimi nasz sąsiad, głównie przede wszystkim bliźni, się boryka. Im bardziej będziemy służyć drugiemu człowiekowi, im bardziej będziemy dotrzymywać umów, im bardziej będziemy tworzyć dobre środowisko wokół nas, im bardziej będziemy otwarci na drugiego człowieka, tym lepiej wykorzystamy swoje możliwości i tym bardziej inni ludzie odwdzięczą się. Dlatego tak ważne jest, aby cały czas obserwować, czym można pomóc drugiemu człowiekowi. Być może należy czasem przebranżowić się i zmienić jakby kierunek swoich działań. Bo to, co powiedzieliśmy sobie tutaj i ksiądz w swoim wystąpieniu, i to, co ja chciałem przekazać, że człowiek, jeżeli dobrze realizuje swój talent, otrzymuje nagrodę od innych, co dalej może z tym robić? Dalej może zrobić z tym w zasadzie wszystko, co chce. Może wspomóc innego człowieka w biedzie, w chorobie, w każdej jego sytuacji, bo rozumie, że jest osadzony na fundamencie takim, który mówi mu,
że pieniądz nie jest celem. Twój cel jest zupełnie inny. Pieniądze są tylko środkiem. Im lepiej zaspokajasz potrzeby drugiego człowieka, tym bardziej możesz później pomagać. Najpierw pomagasz innym, oni się tobie odwdzięczają i ty dalej możesz to przekazać. Pieniądze dla ciebie nie są środkiem, znaczy nie są celem, są tylko środkiem. Pieniędzy nie można zjeść, nie można się w nie ubrać, tylko musimy nabyć inne dobra. I tak już kończąc, chciałem tylko takim jednym cytatem Ludwika von Misesa. Trochę miałem być więcej tych cytatów, ale czas mi uciekł. Cytat brzmi tak. Zyski w nieskrępowanym społeczeństwie rynkowym nie biorą się z niedoli innego człowieka. Wręcz przeciwnie. Zysk świadczy o zmniejszeniu lub całkowitym usunięciu przyczyn problemów innego człowieka. To choroba negatywnie wpływa na chorego i nie lekarz, który ją leczy. Zysk lekarza nie jest uzależniony od ilości epidemii, ale od pomocy, którą udzieli potrzebującym. I na koniec Jan Paweł II. Interweniując bezpośrednio i pozbawiając społeczeństwo odpowiedzialności, państwo opiekuńcze powoduje utratę ludzkich energii i przesadny wzrost publicznych struktur, w których przy ogromnych kosztach raczej dominuje logika biurokratyczna, aniżeli troska o to, by służyć korzystającym z nich ludziom. Istotnie wydaje się, że lepiej zna i może zaspokoić potrzeby ten, kto styka się z nimi z bliska i kto czuje się z bliźnim, znaczy, który czuje się bliźnim człowieka potrzebującego. Dziękuję. Potrzeba materialna, może to być potrzeba wsparcia, po stracie bliskiej, żeby kogoś odwiedzić i w ogóle, nie? Ale nawet mając na uwadze tylko potrzebę taką materialną, wsparcia z jakiegoś powodu, komuś się w życiu nie powiodło, podjął błędną decyzję, no i teraz powiedzmy cierpi niedostatek taki finansowy. To szkoła austriacka mówi tak, że twoje pieniądze zgromadzone gdzieś tam w skarbcu, one są bezużyteczne, kiedy one tam są. Ty możesz pomóc. Jeżeli uważasz, że tej osobie należy pomóc, no nie, to musisz posiadać cokolwiek, żeby użyć tej osoby. Jeżeli jesteś wrażliwy na niedolę drugiego człowieka, to mu pomożesz. Zasada pomocniczości jest, nawet bym powiedział, komplementarna, albo to jest właśnie ten fundament, na którym powinien stać każdy z nas, bo w momencie, kiedy służymy innym ludziom i powiedzmy nam się powodzi, a ktoś podjął właśnie błędną decyzję i mu się powodło gorzej, to my jako wspólnota, ta najbliższe otoczenie tego człowieka, mamy możliwość, a tak naprawdę obowiązek pomóc mu w tej niedoli do momentu, aż otrząśnie się z tego powiedzmy niepowodzenia czy z tej całej sytuacji. Bo możemy pomóc mu materialnie, ale możemy pomóc mu też inaczej. Ucząc go na przykład nawet o rzemiosło. Powiedzmy, to był górnik, który przez tam powiedzmy 30 lat fedrował węgiel. No i nagle jego świat się posypał, bo rząd zamknął kopalnię. Zamiast ją powiedzmy sprywatyzować, zrestrukturyzować, tak żeby można było jeszcze ekonomicznie jakoś ją wykorzystać i nie zwalniać tysiąca osób, to my jako powiedzmy sąsiedzi możemy mu
pomóc, pozwolić mu egzystować, wspomóc, bo może w naszym otoczeniu jest jakiś psycholog, może jest ksiądz, który pomoże temu człowiekowi, może jest jakiś biznesmen, który powie, ale słuchaj, mnie potrzebny jest teraz człowiek, no nie, nauczysz się w 3 miesiące pracować na tokarce i będziesz zadowolony, no nie? To szkoła austriacka mówi o tym, że człowiek działa w sposób wolny i podejmuje pewne decyzje, a nauka społeczna kościoła mówi, gdzie jest fundament i w którą stronę należy to kierować. I tak nie można. Okay. To tutaj chyba, przepraszam, ja kończę tego pytania, bo szkoła austriacka jest szkołą ekonomiczną i tam nie ma zasad wartościujących. To są zasady ekonomiczne. Karl Menger, który w 1870 napisał książkę Zasady ekonomii, on się oczywiście wspalał w tych scholastykach i tak dalej. Natomiast zrozumiecie, powiedzmy, w prakseologii Misesa, on mówi o celach, które każda osoba definiuje sama. Szkoła austriacka nigdzie nie nakazuje, żeby komuś pomagać. Nie mówi o żadnych osądach moralnych. To jest typowa szkoła wolnorynkowa. Wolnorynkowa szkoła, która opiera się po pierwsze na tym, że powinien być stosowany standard złota, czyli nie powinno być pieniędzy papierów i pieniędzy, które nie mają pokrycia w towarach. Po drugie jest to szkoła, która powiedzmy ma taką charakterystyczną rzecz, to znaczy ma subiektywistyczną teorię wartości. Jak się to przeanalizuje, to znajdziemy odpowiedź na pytanie, które ksiądz Rafał zadał. Dlaczego jedna wdowa, rzucając 2 pieniążki, dawa najwięcej, tak? Otóż jak ja idę do sklepu i mam na wystawie, czy tam na półce buty za 200 zł, ja je kupuję, to dla mnie te buty przedstawiają większą wartość niż 200 zł, a dla sprzedawcy te 200 zł jest większą wartością niż te buty. Tak, to nie jest zamiana, osób nie zero. To jest to, każda rzecz ma taką wartość, jaką indywidualnie każdy jej nada. Jaką indywidualnie każdy jej nada, tak? Teraz z tego rodzą się po prostu pewne rzeczy, bo na przykład o ile w dzisiejszym świecie mamy globalistyczne podejście do ekonomii, to znaczy rozpatruje się poziom rynku, ta austriacka szkoła nie mówi o rynku jako zespole pewnym, tylko mówi, rynek to jest zespół indywidualnych osób, gdzie w określonym miejscu i czasie zachodzą transakcje i te transakcje się więcej już nie powtórzą. Stąd na przykład ta personalistyczna rzecz. Ja czytałem tę książkę Bajucie z Galicji, tak. Księdza Gniatka, bardzo dobra, to jest personalizm pokazany w ujęciu Misesa i w ujęciu Karla Wojtyży. Stąd po prostu są rzeczy takie, że na przykład szkoła austriacka na przykład nie uznaje rzeczy, które są obecnie modne, znaczy w zasadzie stosowane w ekonomii, na przykład żadnych wzorów matematycznych do opisu stanu rynkowego. Żadne wzory matematyczne to nie są. Dlatego, że matematyka nie oddaje na przykład uczuć, nie oddaje czasu, nie oddaje miejsca, preferencji różnych tutaj, które by mogły i tak dalej. Stąd to są po prostu rzeczy. Ale jest to typowa szkoła wolnorynkowa, gdzie to rzecz jest tego typu, że eliminuje się jakikolwiek udział państwa jako rządu na przykład w gospodarce, nawet do tego stopnia, że mówi się, że nie jest potrzebny bank centralny. Czy nakazuje pomagać, czy nie, cel każda osoba określa sama. To ma wartościowanie. Natomiast szkoła mówi, prakseologia mówi, jakimi środkami dojść do celu. Ewentualnie mówi, jak idziesz tą drogą, to jakie będą następstwa. Bo chciałbym jeszcze jedno zdanie uzupełnić. Na przykład ja w Europie, kiedy pisałem cyklikę Centrinus Annus, Centrinus Annus, to wcześniej spotkał się z Friedrichem Augustem von Hayekiem, który na zasadzie dyskusji, wymiany poglądów przedstawił właśnie tą wizję społeczeństwa w tym ujęciu szkoły austriackiej i być może to, o czym papież mówił i w kazaniach, i w swoich wcześniejszych publikacjach syntetyzował właśnie w tej encyklice. Co więcej, na przykład Ludwig von Mises nie był przeciwnikiem państwa jako takiego. Był przeciwnikiem państwa ingerującego w to, jak ludzie działają na tym rynku. On był zwolennikiem państwa minimum.
to, co tam klasyczna szkoła ekonomii, że ochrona zewnętrzna, wewnętrzna, proste prawo, a wszystko to, co się dzieje wewnątrz, jest dobrowolną wymianą, no, dobrowolnym działaniem, interakcją między ludźmi. Bo czas już nas goni, jeżeli ktoś z Państwa będzie miał ochotę porozmawiać, czy też zobaczyć sobie jakieś publikacji, albo też sprostować to, co mówiłem, czy jakąś krytyczną uwagę, bo wiem, dla mnie to nie jest powszechny sklep, występowanie i opowiadanie, za to przepraszam, ale chciałem mniej więcej nakreślić i zaznaczyć, że jest coś takiego jak Warszawska Szkoła, która pozwala lepiej określać nasze położenie tutaj i daje nam odpowiedź na wiele pytań, które nas nurtuje. Dziękuję. Jakby całą swoją koncepcję wolności zawarł w książce, ona jest już po polsku, to jest niewiadana konstytucja wolności, prawda? I tam rzeczywiście ta wolność, ona siłą rzeczy będzie się różniła od tej koncepcji wolności, którą przypisujemy doktrynie katolickiej per se. Dlaczego? Dlatego, że wespół z wolnością zawsze jest tak zwany przyjmek aksjologiczny. Ta wolność jest ku czemuś. I teraz to jest spójne właśnie na tym poziomie ekonomii, to czego nauczamy w nauczaniu społeczności, ale nadajemy temu bardzo konkretny wektor. I ten wektor to jest właśnie to. Solidarność, pomocniczość, miłosierdzie. Podobne refleksje czynimy względem demokracji. Nie oddajemy czci demokracji w obszarze nauczania społecznego Kościoła, natomiast dochodzimy do takiej konkluzji, że jest to najlepszy z systemów, który pozwala w ustroju politycznym realizować cele, które Kościół ma do zrealizowania. W obszarze ekonomii wydaje się, że ta koncepcja w ustroju wolnego jest najlepsza spośród tych, które są nam dostępne, do realizowania zadań, które Kościół sobie stawia. Natomiast jeden do jednego nie. No, tercio non datum. Kościół jest innego porządku. Nie wybiera między socjalizmem, kapitalizmem, między lewicą a prawicą, tylko to, że niektórzy by chcieli, tylko idzie po prostu swoją drogą i czerpie na tej zasadzie. Także ja tutaj, jeżeli się to nawet nagrywa, to jestem w stanie powiedzieć, że tak, ta propozycja jest absolutnie koherentna do pewnego momentu. A dalej Kościół idzie ze swoją aksjologią w obszarze misji. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za wystąpienie Pawła. Paweł, tak jak powiedziano, był uczestnikiem pierwszej edycji kursu finansowego. To tak ja stwierdziłem, że podczas tego kursu finansowego ja staram się jak najbardziej, żeby wszyscy byli zadowoleni, żeby mieli jakieś owoce z tego kursu. Takim owocem dla mnie to było odkrycie Pawła i to, że ta osoba się pojawiła na kursie, za co jestem bardzo wdzięczny. Dzięki wielkie za tą konferencję.